Dzisiaj Nexa w Ryzyki Wam będą przechodzili Minecraft, z tym, że będą oni mieli wędki, które umożliwiają im wyławianie struktur takich jak Bastion czy Forteca. Pamiętajcie oczywiście o progu lajków do kontynuacji daily, a nowym osobom przypominam o subskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie robią, oraz o wpadaniu na 3-3 Store, bo aktualnie trwa nowy merch. Dzień dobry, witam. Dzisiaj ze mną WGZ oraz Mitrix, a w sumie dwa razy Mitrix. Siema. A dzisiaj, moi drodzy, zabawimy się w rybaków, ponieważ mamy różne rodzaje wędek, jest ich aż 9, mamy wędki od wszystkiego i naszym dzisiejszym zadaniem jest przejście Minecrafta używając tylko i wyłącznie wędek do tego. Nie szukamy struktur, tylko struktury możemy sobie po prostu, że tak to powiem, wyłowić. Także, moi drodzy, subskrybujcie kanał, dziękuję Mitrix za kwiatka, uroczym jesteś tutaj babyjadą właśnie tak. No i co? Myślę, panowie, że możemy zaczynać bez żadnego przedłużania. Ja jeszcze tylko szybko powiem o subskrypcji, bo aktualnie YouTube chowa suby i zaraz zlecimy poniżej 800 tysięcy i będzie k***ciara, więc please. Dawaj suba. Dobra, bez tego przedłużania zaczynamy. Panowie, mam 9 wędek. Proponuję zrobić to w miarę w taki sensowny sposób, żeby najpierw na przykład każdy z nas dostał wędkę, że na przykład, o zobaczcie, tutaj WGZ myślę taką wędkę przytuli bardzo fajnie. nie będę zdradzał, ale zobaczcie, na czym to polega. WGZ sobie łowi, został rybakiem. Wszystko wjechał w Bieszczady tylko po to, żeby dzisiaj... O! Żeby tutaj pojawiło się iglo. No ale że iglo jest... złowić iglo. Ale że iglo jest trochę useless, no to wydaje mi się, że na dobry start byłoby na przykład zrespienie shipwrecku, żeby sobie ogarnąć żelazo. Co wy na to? Jestem za. Prosto. Ja i tak. Proste. Czekaj, to może ja ci po prostu dam, żebyś ty łowił, żeby każdy z nas po prostu łowił coś sensownego. Generalnie z tych sensowniejszych rzeczy na start mamy spawner, mamy wioskę oraz mamy statek i wydaje mi się, że ja po prostu powinienem dać po jednej wędce wam i powinniśmy tutaj to robić do fulla. Tylko czy to weźmie dzisiaj, czy nie? Jezu. Wędkę to my chyba nie będziemy. No. Dlatego nagrywam na YouTube. Proste. Ej, pomocy! Brawo. O, żyję. O. Typowy mój statek w ziemi. Idealnie. Czujesz jak na speedrunach. Nie wracajmy do tego. Proszę. Ja powiem tak. Tu nie ma żelaza. Co? Czekaj. Nie ma żelaza. A, tu bez kitu nie ma żelaza. To mamy żarcie tylko. Także wiemy, jak się respią statki. Proszę WGZ, możesz sobie... Nie, zostaw sobie tą wędkę. Zostaw sobie tą wędkę. Proszę. Ta też ci się przyda, myślę. No, także widzowie, teraz przyszła kolejna spawner. Może w spawnerze znajdziemy coś ciekawego. No i wiecie, no i potem mamy, że tak to powiem, coraz lepsze wędki, ale... To może nie będę spoilerował za bardzo, ustawię sobie tylko to wszystko tak w miarę... No, także troszeczkę są te shipwrecki. No, shipwrecki, no to z shipwrecku mogą może być jedzenie, nie? No, ale wiesz. Dobra, chodźcie do mnie, panowie. Dam wam po wędce, żeby to przyspieszyć. A ja... Ała! Jak cię na mordzie to zrespiło, dobra. No i teraz musimy zrobić tak zwany looting situation, czyli zniszczyć to kobla wędką. Arrabordaż! Ale turbo syf. Jeszcze WGZ ugra wszystko, a my teraz nie mamy jak stąd wyjść. Jak chcesz stąd wyjść, WGZ? Kapitanie, ja kopię kobla. Mam żelazo, mam 4 żelaza, o. Tak? Możesz ten kilo szybciej, bo... Kopię kobla. No, tak trochę nie mam ani patygowania, ani gra. Dobra, WGZ, dla ciebie tutaj kolejna wędka, proszę bardzo. Zajmij się, bo ty wyglądasz na takiego, co lubisz z zombiekami obsować. Proszę, zrobiłem wyjście. Dobra, no to chodź, wyjdźmy teraz i... Nawet jej nie podniosę. No to idź po nią jeszcze raz. Dobra, a ja patrzę kolejną wędkę, którą jest Ruined Portal. Ja też w ogóle nie będę ukrywał, że strasznie... No dlaczego łowisz obok mnie? Teraz ty wyłowisz oczywiście szybciej i ja nie będę mógł, no. O, i leci do mnie ryba. Pyk. Super portal. Ale useful portal. Prawda, świetny tutaj. O! Kapitanie, świetny portal. Tu jest lawa generalnie pod wodą i to się nie zalewa, nie wiem dlaczego. No to jest ciekawe, nie? Tak, to jest też ciekawe. O, leci coś tam do mnie, dobra. A. Super. Ale ten portal, co jest z nim nie tak, ty? Bez skrzynkowiec. Nie no, musi być skrzynka. Nie no, musi być skrzynka. No, nie ma skrzynki. Skrzynkowiec. Tu jest. Gdzie? Amatorzy. Łopata, hełm i zapalniczka. No dobra, czyli turbo gówno. Okay. W takim razie... Mitrix, ty wyglądasz takiego, co lubi portale wyławiać. O, proste, że tak. Proszę bardzo, rzucam wam wędkę. A tutaj WGZ, chodź, tu się przydasz do tego bardziej. Bo następną wędką jest Desert Temple. Chodź WGZ. Hiszpańskie dziewczyny. Ej, dobra, czekanie na te ryby to jest najnudniejsza część tego filmu. O, patrz, leci. O, siema. Aha. Jazda. Aha. Wlatuj, wow. Szefie. O! A czemu tu nic nie ma? Żelazo było. Wow. Mało, ale było. Ty, żelazo tu jest. Dobra, wracamy. Powiem wam tak, no nasze statki płoną, kapitanie, przez te portale. Pijmy się, kapitanie. Wiesz co, mi się wydaje, że tu by się wioska przydała, dawno nie by... Wioska brzmi idealnie w tym momencie. Au!
Nie, no najgorzej, panowie. Szkielety są zbyt potężne. Gdzie są? Dobra, mamy wioskę. Dobra, rynek nie posprzątam. O, no i w wiosce w końcu coś ciekawego tu się znalazło, no dziękuję. Dobra, czyli wioska wygląda jak w miarę sensowna rzecz do... A w sumie to zostawię sobie na przyszłość. A, trzeba będzie pofarmić wioski. No, wioska wygląda jak fajna rzecz do farmienia, że tak to powiem. Dobra, no to farmię wioski w takim razie, rzucam tam. Opowiem tak, no mi nic nie bierze dzisiaj. Ej, te ryby są tak zbugowane, stary, niesamowite, nie? Nie no, śpią wszystkie noce, nie? Dobra, uwaga, kolejny kowal, co tym razem? Dwa diaksy. I kilo żelazny pogu. Mendy. Ej! Wioska wygląda jak turbo fajna rzecz do łowienia. Wioski musimy połowić. Znalazłeś Mendy? Gdzie? Co? No, to wyfarmy sobie teraz seta, proszę, z tego wszystkiego, panowie. O, ja jestem za. I potem po prostu polecimy na grupce wędki, czyli Nether Fortress, Bastion oraz Stronghold. Mnie ciekawi, jak mogę się pozbyć tych zombie. No, zrobić dzień. Ty, co to są za itemy? Nie mam całego seta już prawie, panowie, i zaraz znowu farmił. Płoń! Zombiaku. Płonie ognisko w lesie. Nara, nie, spadł tu. Jak ten teren tu wygląda teraz? Nie żyje. Ślicznie. Wow. Nie! Coś ty zrobił. Smaczny kawusi i walisz creepery. Gdzie są itemy? Właśnie nie do końca wiadomo. Moje właśnie płoną. Nie, ale tutaj, przecież wygryzyt byłeś tutaj. Tu są moje itemy wszystkie. Odzyskane S. O, żartowałem, zaraz je stracę. Dobra, panowie, no ja farmię dla was dalej, że tak to powiem. Sami wiecie co. Coś ty zrobił. Wysadził świątynię. Ała! Nie, no nie wytrzymam skłopem. Ja pierdzielę, przepraszam was, panowie, naprawdę jest mi z tym źle. Mam dla ciebie Mitrix prezent, albo w sumie bardziej do WGZ-a. Proszę. No bo ty już masz kawał złoty. Aha. To zrobiłem. No tak oddało. A, Mitrix za ciebie też mam jeszcze prezent, proszę. Idę łowić wioski dalej, bo w wioskach po pierwsze jest żarcie, a po drugie są itemy dla was. Ej, najgorsze w tym trybie jest to, że trzeba czekać, aż to serio się złowi, nie? Bo legitnie to tak spowalnia ten, że niby z jednej strony jesteś tak podekscytowany, a z drugiej strony... No, nie... czekasz, a tu klops. W OGZ, jak chcesz mnie zaprosić na randkę, wystarczy spytać, nie musisz mnie wędką łapać. A ja lubię wędkę. Ale puść mnie. No puść mnie z wyrolu, no! No nie wierzę w chłopa. Ej, mam Mitrixa. Mitrixa na smyczy. Puść mnie. Mitrixa ja na będę smyczy? Twoim zwierzakiem, no! Co wy robicie? Dobra, idę go zabić. Nie wytrzymam. Co ty chcesz ode mnie? Zostaw mnie. Puść mnie! Panowie, 5 żelaza i... Znaczy 5 jaksów i 7 żelaza mam dla was, jak coś. No puść mnie, no! Czemu mnie zabić, jak ci puściłem już? Nie puściłeś. A było się bronić, było go zaatakować. Dobra, panowie, czy wszyscy już mają itemy, z którymi mogą, powiedzmy, przejść dalej, że tak to powiem? Ja potrzebuję jeden żelazo na spodem. Mam dwa, możesz do mnie podejść. Bo ja myślę, że możemy odpalać już troszeczkę mocniejszą artylerię, że tak to powiem, co wy na to? Ja daję temu serdeczne plus jeden. Dobra, panowie, no myślę, że tutaj bez zbędnego gadania, no ja w tym momencie już tą villageową wędkę wyrzucam. No mi zostały jeszcze trzy. Czy wy już wszyscy macie wszystko, czego potrzebujecie, czy nie macie? Więc możesz śmiało odpalać Bastion albo Fortecę. Co chcecie najpierw, panowie? Ja chcę Fortecę. Mitrix, czekaj. To tutaj mam dla ciebie pierwszą rzecz. Potem mam drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, dziesiątą. O, dzień dziecka przeżyć szybciej. No to co, panowie? No to myślę, że jest to idealny moment, żeby tutaj... Żeby wyłowić jedną z tych rzeczy. Nie powiem wam co to, będziecie mnie niespodzianka. Masz WGZ. A, to fajna wyłowiona rzecz. Super niespodzianka. Statek nam postawił nad mordą, ale spokojnie. Możesz? Ej, faktycznie, wyłowiłem statek w ciągu sekundy dosłownie. Dobra, no i patrzcie, co się zgenerowało. Jest spawner, mamy spawner obok. Zapraszam panowie tutaj do przodu. I spawner jest tu. Jakoś musimy przejść Minecrafta, no to ja jak coś jestem aktualnie na etapie zbierania Blazerodów, ja jestem w spawnerze. Ty, a dlaczego, czemu Blazy się nie respią? Halo? Panowie, no to co, chyba trzeba następną fortecę wyłowić, tak? Nic, to ja zrobię to, co mi wychodzi najlepiej, czyli farmię drewno. No, i forteca tu już jest jak coś. Zapraszam. I mamy nowy spawner, który powinien coś zrespić i nie respi, nie wiem czemu. Ej, dobra panowie, no to mamy problem, bo skoro nie respi się forteca, nie respią się Blazerody, to znaczy, że czeka nas wejście do Netheru. Ale ja mam fajny pomysł, jak ominąć wejście do Netheru, żeby zrobić wejście do Netheru czymś przyjemnym. Potrzebujemy... To jest skull?
Nie, potrzebujemy tak. Potrzebujemy ruiny portalu, ale to nie jest wielki problem. I potrzebujemy pewnej wędki, które mam we kół. Zapraszam do mnie na kordy minus 333 na 180. To jest najbardziej satisfying moment, jaki można zobaczyć w Minecraftie, moim zdaniem. Powiem tak, no jest to taki labirynt, że bardzo ciężko się tu poruszać. No powiem tak, jest to taki labirynt, że generowanie tego... generowanie tego wygląda przezarąbiście, idę tam. No ja mam jakieś strzały stąd, złoto już też jakieś mam. No więc bardziej chodzi o to, żeby zebrać złoto, po prostu wejść do Lenderu, wiesz, ze złotem już to, nie? W ogóle można... Pierwszy raz w życiu podstawiam się wodą w bastionie, piękne uczucie. To co, WGZ? Water skill to kto ten? Ja was łapać nie będę. Nie wlecie w moją, no. Nie, nie wleciałem w swoją, wleciałem... Jest moja tam była. Wleciałem w swoją, chcesz powtórkę? Ej, Blazy się respią, panowie! O, i tak perły potrzebujemy. Perły sobie wytradujemy w Netherze już, tylko że zrespiły się te. One chyba tylko w noc się respią, wiesz? To WGZ go po perły, a my co nafarmimy. No, to może być spoko tego. Idź, ja sobie trochę jedzenia ogarnę najpierw. Dobra, w ogóle Mitrix, jak on będzie tradował te perły, to ja myślę, że my sobie zrobimy jeszcze jeden bastion i pofarmimy strzały, co? Dobra, mam trzy pałki jak coś, jak tam u ciebie wszystko wygląda? Cztery. To jedzenie już mogę lecieć. No to możemy już chyba lecieć, dobra, to ja ci idę rzucić wszystko. Dobra, WGZ, to ty leć, a my z Mitrixem zajmiemy się czymś innym, dobra? Nie no, wyłów Stronghold i znajdziemy portal. Nie no, Stronghold, nie. Mitrix, potrzebujemy jeszcze strzału. Lecę, leci bastion. Nie wiem gdzie. Wygenerował się czy nie? Tam. W tamtą stronę. Tak, tutaj jest, dobra. Ja pierdziela, że to nawet samo wie jak się generować, to jest niesamowite. Ty, patrz, lisu nawet na nagrywkach. Cześć, lisu. O. To nowość. To bym się zdziwił, jakbym to zobaczył, szczerze. Dobra, Vitrix, teraz tak. Tutaj po złoto lecimy szybko. Tylko nie zgin, błagam. Dobra, idę po strzały jeszcze z tego bastionu od razu. Jak tam idzie WGZ tradowanie? No, zbieram pigliny, już mam ich sporo, więc zgin. Dobra, mam ponad tak strzał, jak coś panowie, więc myślę, że tyle chyba styknie, nie? No to co, Mitrix? Myślę, że możemy przejść do realizacji naszego końcowego planu, czekając na WGZ-a. Tak. Jak to wygląda w ogóle, stary? To jest niesamowite. Mam dużo prawie, więc już mogę wracać. Ile masz? Kurczę. No, 21. I teraz patrzcie na to, widzowie. Jak to będzie wyglądało śmiesznie. No generuj ten stronghold, no. O! No proszę bardzo. O, ale lag! O, no ja jestem przy bibliotece. I tak to właśnie tu wygląda, widzowie. Nie mogę, to tak zarąbiście wygląda. Dobra, stary, trzeba to zlokalizować. Dobra, zlokalizowałem stronghold chyba jak coś. Dobra, panowie, teraz pytanie. Czy lecimy na YOLO bez niczego, czy lecimy, czy lecimy z łóżkami? Ty, no nie widzę was, zgubiłem się, no. Wow. O! My jesteśmy tam, gdzie by było, jak coś. No. Okej, dobra. I masz Mitrix od razu, łuk łap sobie. I teraz musimy iść tutaj, o, zapraszam. No, no to halo, no to co, otwieramy w takim razie. Proszę bardzo. Mitrixiu, dla ciebie tutaj strzały, proszę bardzo. I dla ciebie jeszcze WGZ strzały. Czynisz konary WGZ? Oj, czyni. Ejo! Niech się zasłonić jedno. No, witamy. Chift. Dobra. WGZ, czekaj. Musimy to zmemować, dawaj tu. Zobaczymy, czy da się wyłowić Stronghold, będzie. Jeżeli się da, to ja I'm out, ja wychodzę. Panowie! O! Nie wytrzymam. Możemy sobie zrobić własną metropolię, będzie, chcecie? Nie wytrzymam, co jest? Ja idę przechodzić grę. Przechodź grę, no. Ja idę sobie łowić fortecę w Strongholdzie na przykład. To co, następnym razem wszystko generujemy w endzie i tak przechodzimy grę. Oj, tak. Jeżeli chcecie taki odcinek, to 20 tysięcy łapek i nagrywamy. Ty, a co się stanie, jeżeli wygenerujemy z tego? Panowie. Tego? Co się stanie, jeżeli wejdziemy do portalu, znaczy do Strongholda, który... Myślę, że cofnie nas tutaj. Myślisz, że nas cofnie? Hej. Czy no jak chcę to sprawdzić? Macie perły i te? To jednak przydadzą się strzały, wiesz? Masz jakiś bastion? A strzał wam zabrakło? Nie, no pewnie, nie ma problemu. Dajcie mi sekundkę. Mój gameplay jest aktualnie dosyć interesujący. Cześć, że jedną łapą zabijam Endermanem, drugą łapą patrzę, czy przypadkiem mi się nie wyłowiło nic. Siedzę jakieś 5 minut już bez przerwy i nie może mi się nic wyłowić, stary. O, leci! Siema.
Coś po waszej prawej stronie powinno się pojawić. Lecę po strzały, żebyście mogli go jak zabić. To wcale nie tak, że WGZ go właśnie leje. O nie, Mitri. Miałem wiadra. Pomyśl sobie na przykład, że te pigliny też tutaj bez celu sobie stoją, nie? I nie wiedzą, co się dzieje. Nie doszło WGZ, zawsze trzeba być dumny. O nie! O, zostałem sam, na stronę zostałem sam, będzie, zarobiście. Ciekawostka. Akurat woda spływa i wszystkie moje itemy pociągną w dół. Kolejnie, dobra, zabijmy tego smoka, on akurat perczuje. Perczuje smok, perczuje. A, bo wiedzieliście, dobra, to ja go sam zabiję. To nieważne. Dzięki WGZ, no a, super jesteś. Albo perczował dużo, ja nie mogę. No ale on nigdy nie sperczuje przecież. No chyba, że teraz. O! No, jakie to ma... Nie. Ojeju. A, czyli jednak jest tak jak mówiłem, czyli one spłynęły do Wojda. Ała, no zostaw! Półtorej serca. Nie! Dlaczego hitnął mnie dwa razy pod rząd? Co za rura? Enderman, ty szmato! No nie gadaj, stary, tak nawet nam. Tam jest 17 spulowanych Endermanów. Moje itemy odzyskałeś, Midrix, czy nie? Tak, są, leżą. Dwie kusze, strzały i ten, i diamentowa siekiera. Dobra, WGZ, teraz, bo ja zarcia nie mam żadnego. Czekaj, on perczuje, idę, zdążę, proszę. Dobra, proszę, błagam, radę. Zabijmy go, no teraz, błagam, zróbmy to. A, ty się rozwaliliście skąd? No i się zestraliśmy. Leciał. Ja mam dwa serduszka, stary, nie mam głodu. O, perczuje znowu. Dobiegam. Nie możesz tutaj patrzeć. Tu do niego trzeba tak podejść. I tutaj. Ty, forteca przebija obsydian wieży. Proszę, proszę. Macie go. Jest. Nice. O! A. Enderman szmata. Także... Fucking Enderman. No to... Wejdzie ja zakończę odcinek. Essa. Essa. No dobra, także widzowie co, widzimy się jutro. Pa, pa i subskrybujcie kanał.